Kolejny poniedziałek, kolejne postanowienie z umowy o roboty budowlane, którą otrzymałem od jednego z czytelników do oceny. Tym razem jest to kontrakt zawarty przez SPZO, działającą jako generalny wykonawca, z jednym z jej podwykonawców. I tym postanowieniem, które wydaje mi się warto omówić, jest postanowienie dotyczące zakazu cesji. To dość powszechna forma zabezpieczenia stosowana przez strony umowy, która gwarantuje im, przynajmniej w domyśle, że będą płacić na rzecz podmiotu, z którym zawierano umowę, a wierzytelność nie zostanie popchnięta dalej na rynek obrotu wierzytelnościami. Postanowienie jest dość treściwe i krótkie. Brzmi ono następująco. Przelew wierzytelności wynikającej z umowy wymaga uprzedniej zgody generalnego wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I cóż, zdawać by się mogło, że wykonawca może spać spokojnie, gdyż wpisał wprost, że jeżeli na piśmie nie wyrazi zgody na cesję, cesja ta nie dojdzie do skutku. To jest, powiedzmy, pół prawdy i to niewystarczające niestety pół. Problemem praktycznym jest tutaj wyjątek przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego, który chroni dobrą wiarę nabywców wierzytelności. Jest to artykuł 514 kodeksu cywilnego, który przewiduje, że jeżeli mówimy o wierzytelności stwierdzonej pismem, to takie zastrzeżenie umowne jak te, które przed chwilą cytowałem, jest skuteczne wobec nabywcy, jeżeli znalazła się wzmianka w tym dokumencie, w którym to zastrzeżenie, to stwierdzenie pisemne wierzytelności nastąpiło. I jak długo nie ma tam tego zastrzeżenia, to nabywca przejmie skutecznie wierzytelność, chyba że w momencie przelewu wiedział o tym, że strony wyłączyły dopuszczalność przenoszenia wierzytelności. Problem praktyczny pojawia się w sferze tego, co jest podstawą obrotu wierzytelnościami i generalnie na rynku przedstawiamy do umowy cesji faktury. I o ile w umowie jak najbardziej jest postanowienie, które zakazuje cesji, o tyle nie, z pewnością praktyką nie jest stosowanie w fakturach takiego dopisku wskazującego, że nie są to przenoszone wierzytelności, tym bardziej, że cóż, wystawcą faktur jest nie w tym konkretnym przypadku nie generalny wykonawca, a podwykonawca i generalny wykonawca właściwie nie ma za bardzo narzędzi nawet, żeby wpłynąć na treść tych faktur wystawianych przez podwykonawcę w przypadku, kiedy od dłuższego czasu żyjemy w realiach obrotu fakturami bez podpisów. I cóż robić? Bo problem jest dość dotkliwy, ponieważ mogłoby się wydawać, że szczególnie w obrocie profesjonalnym, bo ten problem pojawi się głównie w przypadku hurtowych nabywców wierzytelności oraz w przypadku umów faktoringu. I od podmiotów dużych, które zawierają takie umowy, wydaje się, że można by oczekiwać, że jeżeli dostają fakturę, żądają też przedstawienia umowy, na podstawie której faktura ta została wystawiona. Niestety w tym przypadku generalnego wykonawcy, w orzecznictwie przyjęto, że jeżeli nabywca wierzytelności nie zadbał o to, żeby przedstawiono mu umowę, nie można mu czynić z tego zarzutu nienależytej staranności. Decyduje bowiem to, czy faktycznie miał wiedzę na temat zastrzeżenia umownego o braku przenoszenia wierzytelności, czy też jej nie miał. Też jeżeli chodzi o jakieś tam wywody orzecznicze, ważne jest to, że Sąd Najwyższy stwierdził, że jeżeli wierzytelność jest pisemnie stwierdzona w kilku miejscach, czyli na przykład właśnie w umowie oraz w fakturze, natomiast nabywcy przedstawiono jeden z tych dokumentów, czyli fakturę, która akurat nie zawierała informacji o zastrzeżeniu, to fakt jego wiedzy ocenia się według właśnie tego dokumentu, który mu przedstawiono. Tutaj jest nawet dalej idący problem, ponieważ akurat ten nurt orzeczniczy w mojej ocenie może prowadzić w ogóle do pozbawienia jakiegokolwiek sensu zakazu cesji, ponieważ jeżeli wierzyciel zechce ją przenieść, wystarczająco będzie, że stwierdzi pismem swoją wierzytelność
pisząc oświadczenie, że przysługują mu kwoty X, Y, Z i przeniesie taką wierzytelność, nabywca na tej podstawie ją obejmie i o ile oczywiście dłużnik tej wierzytelności, czyli w tym przypadku spółka z o.o. będąca generalnym wykonawcą, będzie mogła dochodzić swojej odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu nienależytego wykonania umowy przez swojego wierzyciela, czyli w tym konkretnym przykładzie przez podwykonawcę, nie podważy to skutku samego cesji i nie osiągnie się tego narzędzia ochrony, na którym zależało stronie, która postanowienie takie zakazujące cesji wpisała do swojej umowy. Generalnie, jeżeli miałbym coś zasugerować w tym miejscu, to jest łączenie zakazu cesji z wymogiem wpisywania zastrzeżenia o nim do faktur wystawianych przez kontrahenta. Te rzeczy, o których mówiłem, czyli możliwość obejścia tego zakazu, nie widzę, szczerze mówiąc, stuprocentowego narzędzia, takiego pewnego, które by zabezpieczało w pełni dłużnika. Ale biorąc pod uwagę realia rynku, to właśnie faktury najczęściej są podstawą do obracania wierzytelnościami, więc jeżeli tam już znajdzie się odpowiednie zastrzeżenie, to w 9 przypadkach na 10 powinno być to zabezpieczające interes strony, która chciała wyłączyć obrót wierzytelnościami. Tyle jeżeli chodzi o to postanowienie. Planuję też w formie pisemnej ubrać parę słów razem, żeby pokazać Wam poglądy orzecznictwa i doktryny prawniczej na ten temat, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do śledzenia na bieżąco moich kanałów w mediach społecznościowych. Cóż, czekam na kolejne umowy. Do usłyszenia za tydzień.